Never thought it would be so hard. I grew up without a scar, just living my life with no big worries. And I've always known what I want, just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the days I used to dream about one day, a life so amazing. Not everyone judging me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open. Dzień dobry, kochani. Witam was serdecznie w Half Price na przepięknym wielkanocnym przeglądzie. Na początek ogromny zając strażnik. Koszt tego zająca 499 zł. Dosyć ciężka dekoracja, ale bardzo elegancko wykonana. Widać tutaj i złocenia, piękne zdobienia, kapelusz. No i mamy też troszeczkę mniejsze formaty. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Mamy tutaj dwa piękne wiosenne zająca. Jeden z motylkiem, uszy oklapnięte w pięknej kolorystyce z takim niebieskim kolorkiem. Koszt 70 zł, to jest dosyć wysoka porcelanowa dekoracja, a tam za nią z tyłu chowa się zając w różowych odcieniach. Mamy też tutaj takie ładne dekoracje i tutaj mamy zajączka również jak dziadka do orzechu, ale w takich pięknych miętowych barwach. Koszt 70 zł niecałe. Kolejna dekoracja to takie powykluwane małe żółte kurczaczki z napisem Easter, więc możemy tutaj też taką dekorację sobie postawić gdzieś na jakiejś takiej trawce. Niestety była bezcenna, więc ceny wam tego nie podam. Żaden z dwóch egzemplarzy nie miał naklejonej nigdzie ceny, ale bardzo ładna dekoracja. Myślę, że tutaj to było w granicach około 60 zł. Tu jest bardzo fajna też taka podstawka, zobaczcie, zając z marchewką, taką na nóżkach jakby miał żonglować, utrzymuje, można coś tam sobie postawić, koszt 40 zł. Możemy to postawić oczywiście na stół i na tym na przykład zrobić żużuszkę, ale możemy to też postawić gdzieś z boku na regale i też będzie ładnie wyglądało. Ale zobaczcie za to na tą taką choinkę, babkę na jakiejś ładnej paterze, ciasto, tort taki wysoki w kształcie wieżyczki, kwiatka, bardzo ładnie wygląda, kwiatuszkami cała ładnie ozdobiona ta wieżyczka, no i koszt tutaj 100. Powiem wam, że to było plastikowe, dosyć lekkie, a na początku myślałam, że będzie to figurka gipsowa taka, ale jednak nie było to leciutkie. No tutaj mamy jeszcze dwa fajne skrzaty zajączkowe, skrzaty wariaty i koszt tych skrzatów 70 zł. To już jest odlew gipsowy, więc taka dosyć stabilna dekoracja. No i ładna kolorystycznie, mamy tutaj bardzo ładne pastelowe kolory. Mamy też psie dekoracje, na przykład tutaj mamy takiego pieska z pisanką za 45 zł, białego z łatkami, no i mamy też w takim biszkoptowym kolorze z uszami zającowymi, również za 45 zł. Tamtego zajączka w butach to już widzieliście na poprzednim przeglądzie, ale zobaczcie, tutaj mamy coś jak domek ciastka, tylko tutaj mamy domek zajączka, ale w takich samych właśnie lukrowych, fajnych barwach, stylizacjach, jak i to wszystko jeszcze świeci. Koszt 80 zł, ładne pastelowe kolory. Tutaj następną dekoracją będzie taki ogromny zając skrzat za 70 zł, wypchany marcheweczkami w garnuszku, ale zobaczcie, jakie ma fajne kapcioszki w zajączki, genialne. Ta dekoracja w te kurczaki też mi się bardzo podobała, bo była taka dosyć nietypowa. W żadnym sklepie czegoś podobnego nie widziałam. Koszt 60 zł. Fajnie to po prostu wygląda. No i takie ładne, żywe, wiosenne kolory też tutaj znajdziemy. Były również świece. Ale te świece, powiem wam tak, nie wiem, może ze względu na to, że one są poodkrywane, ten zapach był bardzo mało wyczuwalny w tych świecach.
Tak jak widać, dekoracje są od 39 zł w większości. Tu mamy kolejny jeszcze taki ogromny domek, również świecący, również przypominający domek ciastka. No i tutaj mamy koszt 90 zł. Wszystko zasilane jest na baterie, więc też fajna dekoracja, żeby gdzieś tam sobie postawić. Taka babka cukrowa dla kurczaka. No, fajny pomysł. Sporo jest takich dekoracji wielkanocnych, jeżeli chodzi o half price, ale na pewno bożonarodzeniowych jest zdecydowanie więcej w tamtym okresie. Tutaj mamy teraz skrzata również z ciastkami. Zobaczcie, jeszcze jeden gdzieś tam mu poleciał. Koszt 70 zł. Fajny skrzat. Fajnie, że jest taka kolorystyka bardzo pastelowa, bardzo ładne kolory, właśnie fiolety, róża. Ładnie to wygląda. No i zobaczcie na tą kolekcję. To już jest coś eleganckiego. Taka patera. Bardzo mi się podoba. Bardzo ładnie to wygląda. Koszt 50 zł. To jest naprawdę dosyć gruba taka ceramika. Konkretna. Dosyć ciężkie to wszystko było. Tutaj na przykład mamy na 4 jajeczka taką podstawkę z zajączkiem, który pilnuje. Koszt 60 zł. Wszystko w bardzo ładnej kolorystyce. Są oczywiście również do tego kubki, tak jak widać, z takim grubym, wielkim uchem. Kubek kosztuje 20 zł. I jest w takie zajączki. No i mamy też takie jajko jakby sweterkowe chowane. Nie ma tu niestety uszczelki na tym jajku, ale jajeczko samo w sobie też jest fajną dekoracją. Koszt 50 zł. Możemy tam wrzucić na przykład malutkie czekoladowe jajeczka i mamy taki poczęstunek. Tutaj ten kubek mi się bardzo podobał, bo wyglądał jakby taki, wiecie, ręcznie robiony, nie maszynowo. Koszt 30 zł, jakby lepione z gliny i kolorowane. Bardzo fajnie wygląda taki zając właśnie z tymi marchewkami. Pojemności niestety nie znalazłam, ale obstawiam, że tu jest około 400 ml. Mamy też bardzo takie fajne skrzatowe podstawki gdzieś na jakieś mniejsze przekąski, przystawki, cukiereczki, ciasteczka, babeczki, jajeczka. No tu mniejsze takie możemy poustawiać rzeczy. Koszt 20 zł za taką małą paterkę. No i mamy tutaj dwa rodzaje. Tu mamy taką fajną też nowość, przepiękna taka jakby w worze zająca dekoracja za 50 zł. Tu już naprawdę możemy jakiś sos fajny tatarski zrobić, poukładać jajeczka, ładnie to będzie wyglądało. No i też praktyczne do podawania, nie było to jakieś bardzo ciężkie, więc myślę, że na stole spokojnie taki akcent możemy postawić. Tu mamy bardzo fajny schowek na różne rzeczy, właśnie w kształcie auta, koszt 60 zł, ale taki ładny, zobaczcie, pastelowy, żółty kolor. Nie ma takich wściekłych kolorów w tym roku, tylko raczej takie właśnie stonowane pastele. Dwa zajączki jadą na święta, wiozą ze sobą schowane prezenty. Mamy jeszcze takie troszeczkę mniejsze autko do schowania za 60 zł w różowym kolorze, no i tylko z jednym zajączkiem, ale to też możemy fajnie wykorzystać jako dekorację albo jakiś schowek przed kimś na coś. Tu mamy też taki fajny koszyczek porcelanowy z zajączkiem, na przykład na rzeżuszkę, koszt 40 zł. Ja tą rzeżuchę to bym prawie na wszystkim poukładała, bo ona we wszystkim bardzo fajnie będzie wyglądała. I jeszcze tak wrzucić pośród tej rzeżuszki takie małe czekoladowe jajeczka, to w ogóle by sięgnęło po to niejedno dziecko. Tą paterę już pokazywałam, ale tak to jest, jak ją kładą w różnych miejscach, a ja ją później podnoszę i sprawdzam, ale do tej patery, słuchajcie, jeszcze był przepiękny koszyk. Szkoda, że ta kolekcja nie była w jednym miejscu, bo ten koszyczek naprawdę porcelanowy był przepiękny. Cena była tam odklejona od niego. On kosztował chyba 60 zł. Tak, tak, 60 zł. Tu jeszcze mamy do tej kolekcji taką fajną paterę na przystawki, właśnie z takim uchwytem jakby zajęcza uszy. Bardzo ładnie wygląda, koszt 60 zł, więc naprawdę wybór dosyć duży był w tej kolekcji. I jest to half price w Lublinie w galerii Vivo, jeżeli ktoś by był zainteresowany. I to są półki przy kasach, bo to w dwóch miejscach są porozkładane. Tu jeszcze mamy taką fajną paterę na właśnie jajeczka, koszt
49,90, 50 zł, ale zobaczcie, jaki ładny fioletowy kolor. Jak to ładnie wygląda, ten zajączek taki, wiecie, wymalowany. No i jajeczka możemy poukładać, udekorować czymś i też będzie fajnie wyglądało. Ten półmisek jest też fajny, bo zobaczcie, jak te uszy fajnie wystają z poza talerza. Jedzie sobie za 4 dyszki talerz kosztuje, jedzie sobie zajączek swoim pick-upem i wiezie z tyłu pisanki na święta. Także bardzo też fajny pomysł, taki dekoracyjny talerz, bo jak nam zniknie jakaś przystawka, to przynajmniej jeszcze dekoracja na talerzu zostanie. No i tutaj mamy też bardzo fajną taką paterę właśnie na przykład na wędlinę albo na jakieś inne takie za 40 zł inne przystaweczki. To mi się bardzo podobało, bo te uszy jak wystają, to takiego fajnego designu nadają. No i zobaczcie na ten kubek. No kolekcja jest naprawdę genialna, bardzo mi się podoba. Tamta była elegancka, biało-granatowa, ta jest bardziej bajkowa, ale też jest świetna. Wyobraźcie sobie tyle kubków takich samych poustawiać na stole. Genialnie by to wyglądało, podać w tym później jakąś kawę czy herbatę. Świetny kubek, naprawdę mega na mnie zrobiło wrażenie. Tu mamy też bardzo ładną taką kolorową kolekcję, ale bardzo ciężką, bardzo taką porządnie wykonaną, koszt 50 zł. Tu możemy poukładać na przykład owoce jakiegoś winogrona czy truskawki, jeżeli jemy jeszcze takie truskawki, które nie są nasze. Mamy do tego też taką fajną filiżankę, dosyć pojemną, koszt 20 zł za tą filiżankę, ale tutaj wiecie, taka dobra kawa, fajna herbata się spokojnie zmieści. Bardzo ładny wzór, to jest wszystko w takiej formie 3D jakby wybijane, więc tym bardziej bardzo ładnie to wygląda. Tutaj mamy takie jajeczko też do schowania jakichś tam drobiazgów albo na przykład do postawienia tam jakiegoś fajnego sosu do polewania jajek. Tu mamy też taką fajną opcję właśnie na przykład na 5 jajeczek i dodatkowo mamy tam, gdzie trzymam paznokciem, palcem, to tam możemy za 40 zł taka paterka, tam możemy na przykład sos jakiś fajny, chrzanowy podać do jajek i sobie wtedy nakładamy sosik i jakieś tam jajeczko, także też bardzo fajna propozycja podania. Do tej biało-niebieskiej kolekcji jeszcze mamy taki fajny zestaw kubków, od razu ze stojaczkiem, koszt 70 zł za 4 sztuki. I na tym będziemy, kochani, kończyć. Mam nadzieję, że taki konkretny, szybki, ale porządny przegląd z Half Price'a Wam się spodobał i że wpadło Wam coś tam w oko. Także trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia.